Siema! Zakończyłem właśnie przedostatnią rundę turnieju we Wrocławiu i dzisiaj moim przeciwnikiem był Jasper, ale nie Dawid Jasper, czyli twórca gambitu szamblozębnego, tylko Jasper Holter, człowiek z Niemiec o rankingu 2339. No i grałem kolorem czarnym. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. Na początek jeszcze małe ogłoszenia, mianowicie jutro po prostu nie zdążę nagrać filmiku, także coś innego się pojawi, a podsumowanie całego turnieju będzie pojutrze. Tak daję znać, żebyście nie czekali, ponieważ runda jutro jest rano. Ale przechodzimy do partii, ponieważ wiedziałem, że mój przeciwnik w ogóle gra różne rzeczy, to znaczy zarówno grywał w swoim życiu D4, skoczek F3, jakieś C4, E4, w zasadzie wszystko. W ostatnim czasie najrzadziej grał ruch C4, więc na niego popatrzyłem sobie najmniej i oczywiście przeciwnik zagrał ruch C4, którego ja osobiście nie za bardzo lubię. Natomiast stwierdziłem, idąc na partię, że jeśli nastąpi C4, to ja zagram agresywnie i zagram sobie E5. Coś, czego nigdy nie grałem, ale stwierdziłem, że no przynajmniej przeciwnik, skoro on też tego za często w ostatnim czasie nie grał, no to nie mógł tego znać. No i faktycznie, jeżeli chodzi o debiut, nastąpiło D3, skoczek F6, skoczek F3, skoczek C6. Oponent tu zagrał A3. No i ja tak stwierdziłem, że w zasadzie, no tu mamy obronę sycylijską tylko odwróconymi kolorami. Więc zdecydowałem się zagrać ruch D5, oponent to zbił, ja zbiłem, nastąpiło E4. No i tutaj mamy pierwszy taki jakby moment, w którym musiałem trochę więcej się zastanowić, ponieważ, no wiecie, gram obronę sycylijską z tempem mniej, kolorem czarnym. No i jest to, w zasadzie weszliśmy w wariant Najdorfa, no i tutaj wiedziałem, że dwa najpopularniejsze odejścia to jest na F6 albo na B6, nie? Ponieważ jeżeli gramy białymi, mamy dokładnie tę samą pozycję z tempem więcej, no to odchodzi się tutaj albo tutaj. Tylko że ja stwierdziłem, że w sumie to są bardzo zadymiarskie warianty, nie do końca chciałbym wchodzić w nie, mając tempo mniej. Więc tutaj wpadłem na taki pomysł, że mogę tego skoczka wycofać sobie na E7. I teraz ogólnie chodzi o to, że jeżeli trzeba będzie, to ja zagram sobie skoczek G6, to pole może kiedyś mi się przyda, a ponadto być może kiedyś będę mógł zagrać tak i te skoczki stoją bardzo fajnie. Stwierdziłem, że wiecie, największym problemem przeciwnika jest pole na D4, także będę starał się je wykorzystać. Nastąpiło więc goniec E2, ja zgodnie ze swoim planem zagrałem ruch goniec G4, żeby jak trzeba będzie, to po prostu to zbić, więc zbiłem. Nastąpiło skoczek D4, skoczek D2, skoczek C6, roszada, goniec E7, goniec G4, roszada. No i teraz jak widzicie, dość szybko przez te ruchy przeszedłem, ponieważ ja osiągnąłem to wszystko to, co chciałem po debiucie. Naprawdę grałem dość szybko, grałem pewnie i byłem bardzo zadowolony z tej pozycji, no bo spójrzcie na nią, no czarne nie mogą tutaj stać źle i faktycznie komputer to potwierdza. Ja spodziewałem się, że ja mam przewagę, komputer mówi, że tak nie jest, ale tak z praktycznego punktu widzenia miałem takie wrażenie, że tutaj musi być git. Policzyłem tutaj również, że oponent za bardzo ruchu F4 nie może zagrać, ponieważ ja po prostu to zbiję, przeciwnik to zbije, ja zagram goniec G5. I znowu, wracamy do tego, że chcę kontrolować pole D4, jego goniec może to pole kontrolować, więc jeżeli uda mi się go wymienić, to będzie bardzo git. A jak przeciwnik wróci sobie gońcem, to oczywiście nie działa, ponieważ mogę zbić i na końcu są widełki. Także to wszystko zostało przeze mnie policzone i dlatego zrobiłem roszadę. Wiedziałem, że przeciwnik F4 zagrać nie może. Natomiast przeciwnik zagrał ruch G3. No i ja teraz znowu musiałem wymyślić, co chcę robić dalej. Miałem kilka idei, szczerze mówiąc, natomiast najbardziej podobał mi się ruch A5 i na niego się zdecydowałem. I jest to taki ruch, który może dla Was być mało, powiedzmy, sensowny, natomiast stoi za nim dość głęboka idea, a mianowicie, generalnie ja stoję bardzo fajnie. Moje te figury są super ustawione, ale ten goniec trochę mi zawadza. Nie chciałem grać na przykład goniec G5, bo stwierdziłem, że to mi nic nie daje. W sensie, wiecie, przeciwnik zagra i tak tutaj i ja nigdy nie chcę tego bić, ponieważ to pole stracę. Bez sensu. Dlatego zagrałem ruch A5 i jeśli przeciwnik, tak założymy sobie, że zagra coś losowego, moim planem było zagranie ruchu goniec C5 i teraz po wieża C1 ja będę sobie tym gońcem mógł wrócić, nie boję się ruchu B4 i tak dalej, i tak dalej. Więc A5 było bardzo sensowne i faktycznie jest to pierwsza linia silnika. Oponent jednak zagrał wieża C1. Tutaj dodam, że znowu F4. Byłbym bardzo zadowolony, ponieważ zagram goniec C5, mój goniec sobie tutaj wróci, a ja później zagram hetman E7, wprowadzę wieżę do gry, gitara siema. Natomiast przeciwnik zagrał wieża C1, no i tutaj wpadłem na swój taki pierwszy długi namysł, bo musiałem się zdecydować, co ja w ogóle chcę w tej pozycji robić. Najlepszym ruchem jest tutaj zagranie ruchu A4. I
to jest oczywiście logiczne i ja ten ruch widziałem, tylko nie wpadłem na ideę, którą tutaj podpowiada komputer, ponieważ komputer mówi, że po F4 wystarczy zagrać ruch wieża A5, podejść pod tempo po to, żeby zagrać wieżą na B5, oddać tego pionka po to, że możemy zbić, ustawić wieżę na B3 i komputer mówi, że mam dość dużą przewagę. Szczerze mówiąc, nawet teraz patrząc na te pozycje, trudno jest mi w ogóle stwierdzić, dlaczego ja mam przewagę, skoro mam pionka mniej i przeciwnik ma parę gońców, a pozycja się otworzyła. No ale komputery, dlatego ich nienawidzimy. Także nie zagrałem ruchu A4, zagrałem inny ruch, który bardzo mi się podobał. I policzyłem w zasadzie prawie cały wariant, który poszedł w partii. Ponieważ ja sobie stwierdziłem, że przeciwnik będzie chciał grać przez F4 kiedyś, więc ja zagrałem ruch B5. I teraz zauważcie, jeśli oponent zdecydowałby się zagrać ruch F4, no to ja tutaj mogę się gdzieś tam rozpychać. Mogę to po prostu zignorować, nic złego się nie dzieje. Natomiast jeżeli przeciwnik zagra ruch skoczek B3, to tutaj wydawało mi się, że mam jakieś 2137 IQ, ponieważ policzyłem cały wariant. Stwierdziłem, że teraz tak jakby zmienię jedną z przewag, którą mam, na drugą przewagę, którą mam. I zdecydowałem się zagrać ruch A4. Z taką ideą, że jeśli nastąpi bicie, to ja to biję skoczkiem. Jak przeciwnik zbije, ja to biję pionkiem. I teraz jak oponent na przykład zagra F4, to ja gram C5 i zauważcie, oczywiście on leci tymi pionkami, ale nie do końca wiadomo, co mu to później może dać. Natomiast ja zaraz się przestawię, zagram ruch C4, będzie wszystko dobrze. I prawie wszystko z tego, co wam pokazałem, poszło w partii. Ponieważ faktycznie zagrałem A4, przeciwnik faktycznie zbił, ja zbiłem, przeciwnik zbił, odbiłem pionkiem i jak tylko złapałem tego pionka i odbiłem, to zdałem sobie sprawę z tego, że cały mój plan miał jeden malutki problem. A mianowicie ruch wieża C6. I no jak widzicie, teraz już ruchu C5 nie zagram. Co więcej, przez to, że ten goniec tak dziwnie stoi, on odbiera mi te dwa pola i nie mogę nawet tym hetmanem jakoś tej wieży przegonić. Więc tutaj już zdałem sobie sprawę z tego, że może nie jakieś kłopoty wielkie mam, ale że no po prostu nie będę miał tak łatwo realizować planu, który chciałem osiągnąć. Więc to wszystko było błędne. No i tutaj żałuję, że zobaczyłem ten ruch dopiero jak złapałem tego pionka. Bo gdybym go zobaczył, to bym się tutaj zastanowił, bo moją drugą ideą, którą miałem i tak jakby no stwierdziłem, że nie pójdę w nią, no bo proste jest to i to i to i bez kombinowania, ale mogłem to zbić hetmanem. I widziałem to, tak jak mówię, nie? Ustawiam sobie bardzo fajnie hetmana, wywieram nacisk tutaj, natomiast nie do końca mi się podobało, że w tej pozycji oddałem pionka. W sensie oczywiście, gdybym widział wieża C6, to bym przynajmniej to rozpatrywał, natomiast w tym momencie, gdy widziałem, że mam coś lepszego, no to stwierdziłem, po co oddawać pionka. Okazuje się, że mam taką przewagę po tych wszystkich czarnych polach, mój hetman jest takim totalnym szefem, że to jest okej pozycja. Natomiast ja zbiłem pionkiem, nastąpiło wieża C6 i tutaj zastanawiałem się bardzo długo, bo problem w tej pozycji dla mnie nie jest tylko taki, że ja nie mogę zagrać ruchu C5, ale że nie bardzo mam się czym ruszać, wyobraźcie sobie. Pomimo tego, że mam trzy ciężkie figury i gońca i mamy różnobarwne gońce, no to ja nie do końca mam jak się ruszać, bo jak kiedykolwiek zagram ruch goniec D6, przeciwnik zagra F4 i zaraz zagra E5. Także musiałem tutaj kombinować, dumałem i wydumałem. Zdecydowałem się zagrać ruch hetman B8 i to jest taki ruch, z którego powiedzmy jestem w miarę dumny, ponieważ przeciwnik musi uważać. I tutaj naprawdę dużo liczyłem. Spędziłem 20 minut, ponieważ liczyłem, co jeżeli oponent zagra tutaj, wywiera presję na tego pionka. Planowałem zagrać wieża A7. Teraz jak przeciwnik atakuje tutaj, to ja gram B4. Przeciwnik to bije, ja to biję hetmanem, przeciwnik bije, ale na końcu, dzięki temu, że ta wieża tutaj stoi, mogę zagrać hetman B2 i oponent nie może tego zbić, ponieważ straci. A ja mam pionka, który tutaj zaraz będzie sobie szedł. Także to wszystko liczyłem i to jest tylko jeden z wariantów, bo oczywiście hetman C2 nie było wymuszone i tak dalej. Natomiast generalnie podobała mi się ta idea. I przeciwnik mnie tu mocno zaskoczył, ponieważ zagrał ruch E5. I nie podobało mi się to dla niego, ponieważ zobaczyłem dość szybko, że ten pionek jest niebroniony. I jeżeli wyobrazicie sobie jakąś sytuację, że ja zdobywam tego pionka, nawet za jakieś dwa pionki, no to teoretycznie będą różnobarwne gońce, on nie będzie mieć tutaj już żadnej przewagi na skrzydle, więc stwierdziłem, no spoko, chcę zbić tego pionka. I zagrałem B4. Przeciwnik to zbił i ja wcale tego nie biję, bo nie bardzo mam czym. Jak zbiję gońcem, to jakieś, wiecie, hetman się poprawi, wieża pójdzie, no nie do końca mi się to podobało, tylko zagrałem ruch hetman B5, atakuje tutaj. Przeciwnik zbił, ja zbiłem i przeciwnik zagrał wieża B7. Utrzymuje pionka więcej,
Natomiast zauważcie, no to są dwa zdublowane pionki. No, ja się jakoś bardzo mocno nie przejmowałem, że tutaj mogę stać jakoś dużo gorzej. Musiałem trochę uważać, ponieważ taki najbardziej naturalny ruch, czyli wieża FB8, przegrywa od buta. Bo oponent ma wieża E1 i jeżeli ja zrobię tak, tak i tak, to oponent na końcu ma goniec F3, no i będę mieć wieżę gońca w zamian za hetmana. Ale zauważyłem, że mogę zagrać drugą wieżą. I jak przeciwnik zbił, znowu muszę podjąć jakąś decyzję. Bo takie najbardziej naturalne wieża B8 nie podobało mi się pod tym względem, że oponent to zbije, ja zbiję. No i wiecie, to nie jest końcówka. A im mniej figur na szachownicy, tym z różnobarwnymi gońcami powinno mi być łatwiej to utrzymać. Także stwierdziłem, ok, raczej tego nie zrobię. I zagrałem hetman B8, hetman A4, łubu-dubu. Przeciwnik po namyśle zbił, ja zbiłem. No i mamy taką pozycję. I szachista na moim poziomie, a myślę, że szachista nawet na słabszym poziomie, zdaje już sobie sprawę w tego typu sytuacjach, że to jest pozycja raczej do jednej bramki. To znaczy mówi się, że to jest pozycja na dwa wyniki, ponieważ przeciwnik ma pionka więcej, ale są różnobarwne gońce. I teraz to już nie jest gierka, że ja ją mogę jakkolwiek wygrać. Ja muszę trzymać gardę pięści twarde i po prostu starać się to utrzymać. No i szczerze mówiąc, czułem się tutaj dość pewnie, ponieważ no, w jaki sposób przeciwnik miałby zrobić kiedykolwiek progres? Ja tego pionka zawsze zablokuję na czarnym polu, on nigdy przez pole B4 raczej nie przejdzie, no i będę sobie stał. Nie jest to najprzyjemniejsze na świecie, ale stwierdziłem, no jak trzeba, no to trzeba. Nie? No, przeciwnik mnie ograł trochę wcześniej, będę się bronił. Także oponent zagrał wieża C1, ja zagrałem wieżą na B8, Król F1, poprawiłem swojego pionka, oponent zagrał goniec F3, goniec D6, wieża poszła, goniec poszedł, wieża C2. No i tutaj mogłem zagrać troszkę lepiej w tym konkretnym momencie i tak z perspektywy czasu nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego nie zagrałem tego ruchu, który powinienem, bo jest on dość logiczny. A mianowicie tutaj najlepszym ruchem jest zagranie ruchu wieża B5. I ogólnie chodzi o to, że oponent będzie chciał tego gońca poprawić, no to po co go tutaj wpuszczać, co nie? Natomiast ja, jeśli dobrze kojarzę, pomyślałem sobie, że nawet jak przeciwnik tego gońca tutaj ustawi, no to ja to mam gdzieś, w sensie no co z tego? I tak ten pionek nigdy nie pójdzie na B4. Także zagrałem patrycjusza, oponent zagrał goniec B5, ja zagrałem wieża B5, przeciwnik zagrał goniec na C4, no i tutaj znowu powinienem podjąć inną decyzję, znaczy musiałem po prostu podjąć jedną z decyzji, które mam do podjęcia. No i właśnie, co powinienem tutaj zagrać? Mogę zagrać aktywnie wieża E5, mogę gdzieś zaatakować tego pionka, mogę też chodzić wieżą po linii B. No i ja tutaj dość mocno się zastanawiałem, no bo mój pierwszy instynkt, powiedzmy, jest taki, że wieża E5, co nie? Ale jak zacząłem liczyć warianty, bo moja wieża tu niby jest jakaś tam aktywna, zacząłem liczyć warianty i stwierdziłem, oponent zagra F4, ja zagram tu, no i w zasadzie to co mi to dało, nie? W sensie moja wieża jest dość mocno zamknięta tutaj, zauważcie, że ona w zasadzie, na przykład po ruchu król F2, tak losowo mówię, ona nie ma ruchu, a przeciwnik sobie przerotuje tę wieżę na A1 i będzie mnie tutaj skubał. Zauważcie też, że ten goniec wywiera presję na mojego pionka. Także zastanawiałem się, ale stwierdziłem, ok, no na H5 też bez sensu, no bo po co i tak oponent obroni tego pionka wieżą, więc zagrałem wieża B7 i znowu trzymam gardę pięści twarde. Przeciwnik zagrał wieża E2, poprawiłem swojego gońca, przeciwnik zagrał B3, no i tutaj jakby to jest strasznie nieprzyjemna pozycja do gry. Nie czuję, że stoję tutaj znacznie gorzej, ale to przeciwnik bawi się za darmo. Ja zagrałem ruch goniec C5, oponent poprawił swoją wieżę, ja zagrałem goniec B4, król poszedł na G2, no i teraz zrobiłem coś, z czego nie byłem dumny, ale po prostu nie widziałem niczego lepszego. A mianowicie zdecydowałem się zagrać ruch goniec C3. I plan był taki. Plan był taki, że mój goniec będzie zawsze bronił tego pionka i zawsze będzie bronił pola B4, więc w zasadzie no znowu, w jaki sposób przeciwnik ma progresować tę partię? Będę stać wieżą na siódmej linii i tyle. Natomiast zdawałem sobie też sprawę z tego, że ten goniec będzie troszeczkę poza grą, ponieważ ten goniec blokowany jest przez pionka, ale stwierdziłem, no coś za coś. Także król F3, ja zdecydowałem się zagrać F5, żeby nie było problemów z tym pionkiem. Nastąpiło H3, no i tutaj kolejna niedokładność z mojej strony, niestety, a mianowicie miałem kilka możliwości do wyboru, co nie? I znowu, mogłem sobie stać w miejscu. Natomiast ja tak stwierdziłem, że król na G7 nie podoba mi się, gdyż jak zagram król G7, no to ten król i tak nigdy do przodu nie podejdzie, bo dostanie szacha. Natomiast bardzo możliwe, że trzeba było jednak tak stać.
Natomiast mi trochę zabrakło cierpliwości i zagrałem ruch wieża E7. Z taką ideą, że oczywiście, jeżeli wymienią się wieże, to to jest remis. W sensie w tym momencie byśmy się zgodzili na remis prawdopodobnie. Oponent nigdy przez to pole nie przejdzie. Natomiast przeciwnik zagrał wieża B5 i moja idea tak jakby cały czas była taka, że no spoko, te pionki zawsze mi się bronią. Wieża broni tego pionka, który broni tego pionka, który broni tego pionka, także spoko. A mój król może podejść gdzieś tutaj i wtedy już w ogóle o tego pionka się nie będę musiał martwić. Co ciekawe i to, co jest ważne do zauważenia, to też fakt, że moja wieża jak stoi tutaj broni tego pionka, ale też odcina króla. I jeśli czysto teoretycznie, bo zagrałem król E8, jeśli przeciwnik spróbuje podejść gdzieś tym królem, to zawsze dostanie szacha i musi wracać, co nie? Także tutaj wydawało mi się, że jest git. Także zagrałem król E8. A oponent zagrał goniec G8 i tym ruchem bardzo mocno mnie zdziwił, ponieważ nie rozumiałem go, ale potem dość szybko zrozumiałem. A mianowicie chodzi o to, że teraz oponent wywiera presję na tego pionka i być może w którymś momencie zdecyduje on się wymienić wieżę i wtedy jeden z tych pionków spadnie. Także nastąpiło król D8, wieża poszła na B6, król C7, wieża A6 i zacząłem się troszkę martwić, ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że po król B7 istnieje taki wariant, którego po prostu nie byłem pewien. A mianowicie oponent może zagrać tu. Ja zagram tu. Przeciwnik zagra wieża F7. Ja zbiję. To nie nastąpiło w partii. Mówię wam, o czym ja myślałem, żeby pokazać wam, jakie szachy bywają skomplikowane. Tutaj król D7. Przeciwnik zagra tu, ale ja tego gońca łapię. Tylko szczerze mówiąc, doliczyłem do tego momentu i nie byłem przekonany. Nie byłem przekonany, czy ja jestem w stanie to ustać, bo te pionki w pewnym momencie ruszą i zazwyczaj goniec bardzo źle radzi sobie z takimi pionkami, które są na dwóch skrzydłach. Komputer mówi, że to jest remis, ale ja nie byłem przekonany. No i takie rzeczy widząc, zdecydowałem, że nie ma co w to iść. Zagram król C8. Oponent zagrał wieża F6, ja zagrałem wieża G7. No i tutaj znowu zauważcie, że jeśli przeciwnik spróbowałby zrobić dokładnie to samo, co wcześniej, to teraz jest zupełnie inna bajka, ponieważ po tym ruchu ja nawet mogę zagrać H6 i mój król jest o jedno tempo bliżej. Także tutaj byłem w miarę zadowolony, natomiast przeciwnik zagrał goniec C4, nastąpiło król D8 i H4. I w tym momencie chciałbym, żebyśmy się cofnęli tak z 10 ruchów i zauważcie, początkowo wychodzimy z takiej pozycji. Oponent ma pasywną wieżę, gońca, który nic nie robi, moja wieża atakuje, jego, mój goniec jest tutaj spoko i po kilku ruchach nagle moja wieża stoi losowo na G7, przeciwnik tutaj puszuje te pionki, no tutaj ewidentnie czułem się ogrywany przez przeciwnika, wyszła trochę siła gry. Więc stwierdziłem, ok, wracam gońcem, przeciwnik zagrał wieża B6, goniec E7, wieża A6, podszedłem sobie królem, ale teraz oponent ma bardzo silne B4 i w tym momencie ten pionek zaczyna troszeczkę lecieć, niestety. Nie mogę tego zbić, ponieważ wieża A7 przegrywam wieżę, znaczy przegrywam partię, bo tracę wieżę, także zagrałem jeszcze H6, przeciwnik popchnął pionka, ja go obroniłem, ale teraz przeciwnik zagrał ruch H5. I niestety, ale moja pozycja po prostu się sypie. W te kilka ruchów oponent na tyle poprawił swoje figury, a ja na tyle stałem w miejscu, że no nie dało się tego niestety uratować. Nastąpiło więc bicie, zagrałem goniec D6, zdecydowałem się oddać kolejnego pionka. Przeciwnik ma 3 pionki więcej, ale w sumie wiecie, różnobarwne gońce, kto wie. Gdyby nie było wież, mógłbym jeszcze próbować. Król C7, nastąpiło F5, goniec E5, wieża H6. Wieża G5, przyatakowałem, natomiast koniec końców po król C6 okazuje się, że pionek ucieka i w zasadzie chciałem się już w tym momencie poddać. Natomiast zobaczyłem ostatnią deskę ratunku i zdecydowałem się dać szacha. Przeciwnik zagrał król F3, nastąpiło wieża F4, król E2, no i zdecydowałem się zbić pionka. No i oczywiście oponent ma tutaj mnóstwo dróg, żeby tę partię wygrać, ale wierzcie lub nie, taka rzecz, która może się wydawać bardzo prosta, a mianowicie bicie tutaj, mogłoby być dla przeciwnika trochę przykrą niespodzianką, ponieważ ja bym tej wieży nie bił, tylko zagrałbym tu. I jak przeciwnik dorobi sobie hetmana, to pomimo tego, że mam tylko wieżę, pionka i króla, a przeciwnik ma hetmana, gońca, wieżę i dwa pionki, to ta pozycja jest remisowa, ponieważ mogę swoją wieżę poświęcić i jak przeciwnik kiedykolwiek ją zbije, to jest pad. Natomiast jak zacznie uciekać, to ja go po prostu cały czas będę szachować. No i widziałem tę pozycję i wiedziałem, że jest to remis. Natomiast niestety, szachy aż takie piękne nie są. No i po ruchu wieża F5 przeciwnik po prostu dorobił sobie hetmana. No a ja musiałem się poddać. No i dostałem drugiego gonga z rzędu niestety. Także
No bywa i tak. Szachy są fajne, jak się wygrywa, ale jak się przegrywa dwie partie z rzędu, to trochę mniej. Ale takie są szachy. Także tak wyglądała moja przedostatnia partia. Jutro jeszcze zagram ostatnią partię, już bardziej o honor niż o cokolwiek innego. No ale będę się starał, żeby nie było samych porażek na sam koniec. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i czegoś się z niego nauczyliście. Trzymajcie się cieplutko i nara.